Myślę, że w dużej mierze bycia sobą uczy nas iść pod prąd, uczy nas odwagi w myśleniu i w działaniu. Ja sobie czytałem taki właśnie epizod z powstania warszawskiego, kiedy już powstanie upada i likwidowany jest szpital. Jeden ze szpitali, on się tam znajduje, wchodzą Niemcy. Panika. Wszyscy wpadają w strach. On zachował odwagę i tą swoją dobrą Niemczyzną. On nie stracił głowy, powiedział, że nie szukajcie tu niczego, tu są cywile. Potem Niemcy do niego przysłali oficerów i poprosili go, żeby służył jako spowiednik, jako kapłan również żołnierzom niemieckim. Ksiądz Jan nie miał z tym żadnego problemu.